Witam serdecznie. Po raz kolejny tytuł to nie żaden clickbait, więc proszę oglądanie od początku do końca. Zanim jednak przejdziemy do tej całej absurdalnej sprawy z Twitchem, chciałem się na troszeczkę wrócić do poprzedniego filmu. Po pierwsze, z tego miejsca chciałem podziękować każdemu za gorące wsparcie mentalne i to finansowe, bo dosłownie w kilka dni na streamach uzbieraliśmy na operację przegrody. Do samej operacji przejdę później. Po drugie, chciałem odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiały się w komentarzach. Czemu nie poszedłeś od razu prywatnie? Bo tak jak na wcześniejszym filmie mówiłem, miałem nadzieję na wyciągnięcie choć odrobinę z tego, co się płaci co miesiąc na ten cały niedziałający system. Natomiast fakt jest taki, że i tak musiałem się wstrzelić w ten system państwowy, ponieważ jeśli następny rezonans wyjdzie gorzej, czyli pojawią się nowe ogniska demielinizacyjne, to wtedy będę musiał wykonać badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które odbywa się w szpitalu i nie znalazłem takiego badania prywatnie w Warszawie. Dodatkowo, jeśli po tych wszystkich badaniach potwierdzi się najgorszy scenariusz, czyli wyjdzie stwardnienie rozsiane, to leki, które w jakiś sposób hamują rozwój tej choroby, kosztują kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dlatego trzeba było tak czy siak wstrzelić się w ten system. Czy to nie aby na pewno nie neuroborelioza? Nie, bo tak jak mówiłem w poprzednim filmie, wykonałem mnóstwo badań krwi, w których prawie wszystkie wyszły w normie, dlatego może teraz, by nie było niedopowiedzeń, wymienię je tutaj. Czynnik reumatoidalny RF-IgM w normie, przeciwciała Borrelia IgG-IgM metodą ELISA w normie, homocysteina w normie, przeciwciała kardiolipinowe w normie, przeciwciała jądrowe i cytoplazmatyczne ANA2 poza normą, antykoagulant tocznia w normie, proteinogram. Większość tutaj z tych podpunktów w normie, dwa z nich w granicach błędu poza normą, białko całkowite w normie. Czy coś się zmieniło od ostatniego czasu? Od momentu, kiedy wrzuciłem ten film, miałem wykonane dwa bardzo ważne badania, czyli wzrokowe potencjały wywołane, które wyszły poprawnie, oraz somatosensoryczne potencjały wywołane, które wyszły niepoprawnie. Byłem też na konsultacji z lekarzem, który będzie wykonywał tę operację przegrody nosowej i termin miałem dość szybki prywatnie, a publicznie termin byłby dopiero za ponad 3 lata. Jak się czujesz? Mocno różnie. Mniej więcej do końcówki stycznia czułem się dobrze, potem niestety znowu miałem kilka tygodni zawrotów głowy oraz dekoncentracji. Czy jesteś już po operacji? Niestety ostatnio mam takiego pecha, że nie. Zacznijmy od tego, że miałem ją mieć pod koniec stycznia w miejscu A. Wykonałem wszelkie potrzebne badania do tej operacji i dosłownie 2 dni przed dowiedziałem się, że tam się nie odbędzie i mam dzwonić do miejsca B, w którym ustalili nowy termin na początku lutego. No i tu kolejny pech, bo w przeddzień operacji, po obowiązkowym teście na COVID-a, wynik wyszedł pozytywny. Więc operacja została odwołana, miałem tydzień izolacji, praktycznie nic mi nie było oprócz uczucia rozsadzania głowy i dekoncentracji. Teraz mam już nowy termin na początku marca. Niestety będę musiał powtórzyć te płatne badania krwi oraz dodatkowo wykonać rentgen klatki piersiowej. Co w najbliższych dniach, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne? Dosłownie za kilka dni mam kolejny rezonans głowy, więc błagam, trzymajcie kciuki, żeby nie wyszły kolejne ogniska demielinizacyjne. O wyniku oczywiście Was poinformuję. Dobra, jako iż sprawy zdrowotne mamy za sobą, teraz czas na sprawę z Twitchem. 13 stycznia w nocy dostałem permanentnego bana z powodem sprzedane lub oddane konto Twitcha. Z samego początku się zaśmiałem, że taki absurdalny błąd miał miejsce, a dziś jest 20 lutego i dalej konta nie odzyskałem. Oczywiście próbowałem się wielokrotnie odwoływać i podejmować próbę kontaktu z supportem, ale niestety nieskutecznie. W ogóle mi nie odpisywali i nie próbowali tego wyjaśniać, co jeszcze bardziej pokazuje skalę absurdu tej platformy. Nigdy nie sprzedałem, ani nie oddałem tego konta nikomu. Zawsze byłem jego jedynym właścicielem i mogę to udowodnić na wiele sposobów. Nie wiem, czy ktoś za tym banem stoi, ale chciałem, żebyście po prostu o tej całej sprawie wiedzieli. Czy mam jeszcze jakieś możliwości odzyskania konta? Najprawdopodobniej tylko na drodze sądowej, idąc śladem Phantom Lorda, który też dostał niesłusznego permanentnego bana, pozwał Twitcha i po 3-letniej batalii wygrał z nimi proces, dostając odszkodowanie w wysokości 20 tysięcy dolarów. Pytanie tylko, czy w moim obecnym stanie zdrowotnym i już wystarczającą ilość nerwów na ostatni czas powinienem pchać się w kolejne i pozywać tak wielką platformę? Może i powinienem, ale na ten moment chcę się w 100% skupić na swoim zdrowiu i powoli działać w tle na YouTubie. Dlatego już dziś zapowiadam, że w przyszłym tygodniu pojawi się kolejny film i na ten moment streamy będą na YouTubie. Do usłyszenia i pamiętajcie, że Was kocham.